Nie wiem, czy zauważyliście, ale chyba każdego vloga zaczynam od kota. No dlaczego? Bo on jest chory, ma chore łapki, ma dwie chore, jedną chorą łapkę, jedną ma praktycznie całą łysą. Rasuś, mógłbyś pokazać tam łapkę piękną swoją? Bo tutaj, nie, dobra, to nie ta druga łapka, no dobra, no to nieważne z tymi łapkami. Ale ogólnie boli go też druga łapka, bo ma coś tam naderwane, nie naderwane, nie wiem co ma w sumie tą drugą łapą, ale coś tam ma. Ale w sumie no nie dlatego zrobię teraz, nagrywam tego vloga. Chciałem dzisiaj nagrać pio, ale tak mi to cholera nie wyszło, że po prostu nie nagrałem, no, bo było to takie trudne. Chciałem nagrać coś fajnego, gdzie byłoby dużo śmiechu, bo ogólnie chcę sobie obciąć włosy, to mam teraz jakby powód, dla którego mógłbym nagrać te pio, ale jest to po prostu cholernie trudne. I tyle. W sensie, że no sam nie dam rady. Ktoś z czyjąś pomocą, Krasz mi próbował pomóc, ale i tak to mi nie wychodzi. Nie będę mówił, jak ogólnie chcę to nagrać, ale ogólnie chcę to nagrać, fajnie chcę to nagrać. Tutaj wisi mój green screen, patrzcie jaki ładny, widzicie? Piękny, do tego właśnie tak właśnie tego używam do usunięcia tła, wiecie chyba o co chodzi. Nagrałem Alicję, nagrałem jeden fajny horror, który pojawi się jutro i Alicję, która pojawi się jeszcze dzisiaj. Jeszcze muszę ją zrenderować i tak dalej, wrzucić ją jeszcze na internet, więc może trochę spóźnić, tak o 16 myślę, że będzie nawet trochę przed. Miałem drobne problemy z Vegasem, Sony Vegasem, no ale dobra, mniejsza o to. Jeszcze chciałem powiedzieć coś jeszcze chciałem powiedzieć. Gram się czasami w LoL'a, więc jeżeli ktoś mnie zaprosił do LoL'a, to może czasami mi przyuważyć, ale zazwyczaj gram z botami, bo po prostu nie pamiętam jak się gra, tak szczerze mówiąc, wiecie, więc tak mi trochę nie wychodzi gra z normalnymi ludźmi, chociaż raz wygrałem, jakby nie patrzeć, z Zinksem gram dobrze, jakby, no nawet dobrze gram. Jeszcze jedna rzecz, kurczę, miałem tutaj coś powiedzieć, no. Coś takiego naprawdę ważnego, ale kurde, nie pamiętam, no. Zawsze tak mam, że jak już nagrywam vloga, to nigdy nie pamiętam, o czym chciałem gadać, a jak nie nagrywam, to zawsze mam masę pomysłów. Niedługo przyjdzie mi Saints Row, niedługo przyjdzie mi Splinter Cell, bo zamówiłem sobie. Może zrobię jakiś unboxing, czy jakkolwiek tam się nazywa Splinter Cell, bo zamówiłem sobie z jakimś tam czymś. Więc będzie to takie pudełko chyba. I jeszcze Watch Dogs, ale to Watch Dogs dopiero za 2 miesiące. We wrześniu chyba to było. Też mi przyjdzie wielkie pudło, bo zamówiłem sobie największą edycję, bo ta gra cholernie mi się podoba. Jeszcze czekam na GTA, nie wiem czy zamówię jakąś kolekcjonerską edycję, czy po prostu zwykłą, ale myślę, że zwykłą, bo to po prostu chyba będzie, bo tam w sumie dużo nie będzie, będzie tylko jakaś zasrana portmonetka, czy coś tam cholera wie z kluczykiem i tyle, i to będzie to cała edycja kolekcjonerska, więc wolę sobie kupić normalną, która kosztuje tak i tak sporo. Bo chyba 500, albo 4, albo 3, nie wiem dokładnie ile. Więc właśnie tak to sobie zrobię. Chciałem zrobić koszulki, wiecie? Chcę koszulki z Nescot, tak tutaj napisane. Nescot, to akurat tam krop. Ale to głupi pomysł, to nie głupi pomysł. Tak by nikt tego nie kupił. Jezu, jakiego ja mam tutaj pryszcz, to pryszcz? Chyba tak. No, to bez jaj, kurde, by jaki wielki. Mam nadzieję, że to jutro zniknie, jutro do szkoły idę, cholera jasna. No, nie fajnie. Nie podoba mi się to, że jutro szkoła. No, kurde, no, nie chcę iść. Nie chcę iść. Nie chcę iść. Nie, no, nie fajnie. Jadę na Gamescom, właśnie, zapomniałem w ogóle o tym, chciałem powiedzieć. Gamescom 24, 25, chyba coś w takim stylu to będzie. Będzie to piątek, nie, sobota i niedziela. Następna, za 2 tygodnie bodajże to jest. 2 tygodnie chyba tak. Mam nadzieję, że spotkam jakieś sławy z Polski, typu CTSG, typu coś, bo wiem, że CTSG jedzie. To mam nadzieję, że gdzie go tam wypatrzę. I zagadam. Będą może jakieś relacje z tego, może coś nagram, jakieś materiały. Będą ogólnie tam z siostrą, jej chłopakiem i jego siostrą i jego kuzynem. Duża rodzina, prawda? Będzie ogólnie nas 5, będziemy się cisnąć 8 godzin w samochodzie, bo to jest w Niemczech, gdzieś tam obok, no, gdzieś tam na środku Niemczech. Nie wiem, czy będziemy jechać autostradą, nie wiem, czy autostrada jedzie aż tam, czy jedzie tylko do, tak jakby dookoła Niemczech, nie mam żadnego pojęcia, jak to tam jedzie. Mam nadzieję, że jakoś to minie te 8 godzin szybko. Prawie tyle, ile jedziemy zazwyczaj do Polski, ale mniejsza o to. I to w sumie tyle, tak mi się wydaje. Tak, no to tyle, więc na razie w sumie cześć i pa. I mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Alicji wam się spodoba, więc no, cześć.